Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na Speedrun 3.0. Kolejny odcinek, gram na 10 minut. W ostatnim odcinku miałem niezwykły zaszczyt zagrać z programem szachowym. Bardzo często się to już zdarza na poziomie, no tak co najmniej 2200+, no ale nie odpuszczam. Mam nadzieję, że uda mi się dobić do rankingu 2400, gdyż na tym poziomie już tutaj te partie są naprawdę arcyciekawe, tak uważam. Sporo się dzieje, można się naprawdę sporo nauczyć, a przede wszystkim zauważyć jakieś tam niuanse. Jeden ruch decyduje o partii, jeden niuans, jeden pionek, jedna wolna linia, jedno związanie. Wiele jest ciekawych rzeczy na tym już poziomie. No bo wiadomo, na poziomie już takim, powiedzmy, 1000-1200, no zdarzają się bardzo proste podstawki, więc, no ale dobrze wiecie o tym, oglądając speedruna, jakie rzeczy się dzieją, więc jestem też za to wdzięczny i jedziemy z tematem. Szukam sobie cały czas przeciwnika. Cierpliwie. 10 minut to jest optymalnie, żeby robić speedruna, tak uważam. Chyba że miałbym gwarancję, że wszyscy zawodnicy będą grać mega uczciwie, no to wtedy i szybko będę ich wyszukiwał na 15 plus na przykład 10. Wiem, różne są dyskusje na ten temat, wiele komentarzy. Mamy przeciwnika. Gram z nim od razu, zaraz oczywiście sprawdzę, jaką ma historię rozegranych partii. Tylko niech on wykona ruch, żeby mi nie uciekł. Jest posunięcie E4, więc sobie zagramy E5. No i teraz szukam sobie tutaj, patrzę szybciutko. Partie jest 900 ponad w blicu, jak to się prezentuje. Zadania, bullet. No dobra, no to widać, że to jest kawał gracza. Bardzo dobrze, przynajmniej mam tę świadomość, że gram z kimś, kto jest uczciwy. Jest A6, jest bicie gońcem, czyli mamy partię hiszpańską. Tutaj oczywiście jest odbicie pionkiem, no i będą się działy cuda. Moi drodzy, rzadko gram te rzeczy, coś tam się orientuję. Teraz pytanie, jak zagrać? Znaczy ja wiem, że jest taki ruch też jak F6, więc chyba z niego skorzystam. Więc wygląda dziwnie oczywiście. Bicia tutaj na E5 nie ma, bo odbijam. Często jest tak, że hetman właśnie wchodzi, ale to już wtedy nie działa. Mam nadzieję, bo powiem szczerze, tak nieco zwątpiłem, ale kojarzy mi się, że F6 posunięcie jest, żeby po prostu bronić pionka, ustawić gońca tutaj, hetmana i zrobić długą roszadę. Przeciwnik prawdopodobnie zagra D4. Tak, to bicie nie działa. Nie działa, nie działa, nie działa. Tutaj się nic nie może dziać, ale ciekawe będzie, jak on tu zbije i mnie rozwali za moment. Różne w głowie chodzą myśli. Oczywiście ja, moi drodzy, staram się to, co myślę, mówić, żebyście mieli też świadomość, jak to wygląda, bo też jestem oczywiście bardzo oceniany, też krytycznie często, ale ja się po prostu dzielę tym, co potrafię. I tutaj, moi drodzy, zagram C5, żeby od razu wymienić hetmany. Plus jest taki, że zachowuje parę gońców, ale minus jest taki, że przeciwnik ma 4 pionki na 3 pionki na skrzydle hetmańskim. No ale para gońców mnie tutaj zdecydowanie bardziej interesuje. Posunięcie B6 chodzi mi po głowie, żeby nie wpuścić skoczka, ewentualnie ustawić gońca i zrobić roszadę. Tutaj też goniec D7, taki ruch mnie interesuje. Podoba mi się on, dlatego że chcę zrobić długą roszadę. Dokładnie, tutaj długa roszada już działa, choć teraz tak się zastanawiam, czy ja nie miałem opcji, żeby... Właśnie, słuchajcie. Już jestem dead. Ale podstawiłem. To wszystko dlatego, że nie gram tych schematów, ale jestem pierdoła, tak to nazwę. Zobaczcie, pionek C7 nie ma jak się obronić. Nie mogę C6, bo jest bicie tutaj. Odejdę. No nie, no nie, no nie. Tutaj jest bicie. Zagram tak, to nawet tak. Ojej, ojej, ale pograłem. Strasznie źle pograłem. Niesamowicie źle. No przegrywam w 12 ruchach. Za szybko. Krzysztof, no zobaczcie, w tej sytuacji, jeszcze w tej sytuacji, możliwe, że trzeba grać goniec D6, coś takiego. Masakra. No nie, no wyjście z wora tu będzie raczej nierealne. Ale mnie zrobił w jajo. Jeszcze mogę liczyć na coś takiego, że jak zagram tutaj, chyba tak będę musiał. Bicie, bicie, on mi weźmie tu, ja tu. Będę stał bardzo źle. No a co, mam wyjście? On oczywiście może zbić tu, no nie mam wyjścia, muszę w ten sposób. No będę jeszcze walczył bez pionka. Będę żebrał o remis, ale goniec D6 zagrać muszę.
No dokładnie, bardzo dobrze zrobił. Oczywiście wróci. Zbił! A to mnie przybliża do remisu. Znaczy, on ma pionka więcej, on ma genialną pozycję, umówmy się. Tu jest słabość, też tu pion, punkt D5 jest słaby, ale bardzo szybko zagrał. Według mnie zbyt optymistycznie, a ja spróbuję go tutaj pogrillować z tej strony. Chwila, nie mogę tutaj zagrać, bo grozi skoczek na C5. Dopiero to dostrzegłem. No dobra, muszę bronić wieży, niestety. Kurczę, nie mogę go pogrillować. Dobra, taki ruch będzie. Nie, tak, chyba trzeba zagrać. Ojej, sytuacja jest ciężka. Może tak i tak? Spróbujmy, bo jak tak, to zawsze się tutaj trochę osłabi. A5, ale on szybko gra. No A4, uciekaj mi stąd. Ej, no to słuchajcie. Aha, skoczek C4 będzie miał świetną placówkę. Tu zagram. No dobra, muszę tak grać w takim razie. Nie wpuścić skoczka na C4. Moim planem będzie. A, tutaj. Taki ruch mógł w sumie trzasnąć. Bije. Spróbuję wykorzystać trochę szybką jego grę. Tu się nastawię. Może B4 nie zauważył. Stoję fatalnie, słuchajcie. No nie śmieję się, bo tak nie za bardzo też było co zrobić. No bije, bije, tutaj się broni maksymalnie. Ale no co? No nie broni się maksymalnie. Muszę tak zagrać, żeby nie było takiego ruchu, bo skoczek broni wieży. Tutaj nie może zbić. Jakaś wieża C1, o, albo tu mnie będzie dociskał. Jak zagram tak, on tak, to widełki mogą wejść, bo tu i tu nie ucieknę. Ale co, no muszę tak grać chyba, nie? Ucieknę ewentualnie tutaj. I wieża się oswobodzi. Skoczek B7 stoi jak strażnik, tutaj pilnuje pola D6. No taki ruch ewentualnie, to tak, chyba co? Albo tak? Ojej, strasznie to wygląda. No ale muszę coś grać aktywnie tą wieżą, no bo co ja mogę? On w ogóle bardzo się chyba podjarał tym, że tego pionka tak szybko zdobył. Ale takie są szachy, to są emocje, to są impulsy. Zwykle tak to bywa. No, moim planem jest zagranie tutaj, żeby. Co? Serio? Przechodzimy do końcówki, tak? Tutaj. No dobra, bić muszę. Wow, on jeszcze mi pozwolił na zbicie wieży. To ja skorzystam z tego prezentu. Mogę dać szacha i zaatakować skoczka, więc dam szacha. Dał mi aktywność, tu mogę, ale też chyba tak mogę w ogóle. To jest chyba też ciekawe. Bo tutaj się na razie nie muszę śpieszyć. W ogóle mam spore szanse, żeby uratować tę partię. Znaczy, nie chciałbym tu być na hura optymistą, ale on dalej ma dobrze, bo może tak. What? Naprawdę bardzo mnie zdziwił. A jak zbije? Tu i tu. Bije to. To bije. Ja tą wieżówkę zremisuję, słuchajcie. Nie wierzę, że nie mogę jej nie zremisować. Król pilnuje pionka. Ten pionek, wieża fatalnie stoi. Jak zagram tak wieżą, będę zawsze pilnował pionka i będę tutaj próbował go atakować. No najpierw tak, za pionka, żeby wieża była zamrożona i będę groził takim ruchem. Naprawdę? No to tak. Aha, król będzie szedł tu. No dobra, zbierać muszę. Dlaczego ja tak szybko gram? Ale to też on chyba źle zagrał. Czy ja mam przestrzeń na to, żeby zbić pionka? On pójdzie tu i tu i tu. A jak zagram tak. Nie no. Nie no, muszę zbić pionka. Muszę zbić pionka. Jest jedyna moja szansa, żeby moje pionki. Okej, co, zagram tak. Czekajcie, ja też będę zasuwał pionkiem. A co? Im szybciej, tym lepiej.
Powiem wam, nie wiem, to jest taka troszkę dynamika, bo oczywiście jak on zagra tak, to ja mam jeszcze wieżą ruch. Aj. Szach. Zasuwam. Idę, będę szedł szybko pionkami. Król musi pilnować tego. Co to za poza? Tu oczywiście jak pójdzie to dwa ruchy, trzy ruchy. Tu, tu. Tu, 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 tu. Moje pionki będą szybkie. Hop. Kontruję. Aha, on może też tak zagrać. Żeby tutaj. Będę musiał zbić i potem idę tym. Tu będę pilnował. Tak, pionki same będą szły. Dobra, tutaj się zgadza. Idę. Idę, te pionki są szybkie. Bardzo szybkie. On się chyba pomylił. Bo nawet jak on zagra jakoś tak, to ja mogę sobie tego pionka dociągnąć. On, aha. On tu. Ale mam trzeciego pionka w zanadrzu, jeszcze króla, który może szybko lecieć. Chyba go mam. Słuchajcie, to będzie chyba jedno z większych wyjść z wora na tym rankingu. Nieprawdopodobne, ale jeszcze nie przesądzajmy, bo może czegoś nie widzę, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że moje pionki są szybkie. On jakoś tak niedokładnie pograł troszkę. Coś tu jest nie tak, no zaraz to trzeba analizkę strzelić. Ale no jeszcze nie koniec, on też za szybko. Aj, pośpiech tylko wskazany przy łapaniu pcheł, nie w szachach, nie w szachach. Ale ja zawsze to mówię też do siebie i też to nie działa. No tak to już jest, no to trzeba trenować, trenować do perfekcji. Da się to zrobić, oczywiście, że da się wyrobić fantastyczne nawyki grania w szachy troszeczkę wolniej. Że nawet jak już masz, widzisz, że masz wygraną, no to nie śpiesz się, naprawdę. Dopóki wynik nie jest wpisany w tabelce, dobra, no to tu nie mogę. Pionek musi być blisko, żeby się łączyć. On może dorobić hetmana, ale on chyba tutaj wieżą może zagrać. No to ja wtedy będę leciał tym pionkiem. A nie, co ja gadam? Będę mógł po prostu królem podejść. Ale nie, w sumie król jest bez sensu. Pionkiem będę tym szedł do góry. To wszystko zdążę. Dokładnie tak. Marsz pionów, ojojoj, marsz pionków. Tutaj sprytnie, ale to teraz ja mam taki ruch. To ja mam teraz taki ruch, dlatego że pionek jest już bardzo blisko, a ten go zaraz broni. Tak, to już jest koniec. Ach, śmieszne ustawienie pionków i tak naprawdę nie można żadnego wziąć. Te dwa pionki wygrywają tak naprawdę. Tego F6 mogłoby już nie być. Chodzi o to, że właśnie... No zobaczcie, zbił, no dobra. Mogę w sumie tutaj zbić, wszystko mogę. A, zbiję tutaj, bo dorobię sobie hetmana z szachem. Moi drodzy, wygrałem. Wyjście z wora. Zerknijmy szybko, co tu się w ogóle wydarzyło w tej partii. Hop, hop. No dobra, na razie normalnie. F6, dobrze pamiętałem, F6, D4, bicie, bicie, to jest wszystko normalne, skoczek B3, wymiana, no i goniec D6 pokazuje, no tak, no widzicie, jaka ze mnie pierdoła, ale dobrze, chociaż się nauczycie na moich błędach, choć ten ruch jeszcze nie jest taki najgorszy, ale podejrzany, no przecież tutaj goniec od razu mógłby zagrać na F4 i strzelać w pionka i jakaś wieża A7, beznadziejne ruchy, nie, no to tak nie wolno, Krzysztof, mi się już to nie podoba, ocena silnika oczywiście jest jaka jest, ale to już jest podejrzane, tutaj trzeba było goniec D6 grać, ale zobaczcie zaraz, jaka katastrofa powstała, goniec D7 i już jest źle, goniec F4 i znowu wieża A7, żeby tutaj bronić. Ojej, jakie to jest fatalne. A ja długa roszada. Czemu nie? Skoczek D5. No już jest przegrana. Co? Goniec A4 jeszcze pokazuje? Ha, że w ten sposób goniec A4, że jak zbije tu, to ja tam.
On wybija i po prostu pionek mniej w innej konfiguracji. A ja zagrałem tak. Czyli jeszcze gorzej. On powinien zbić tu, ale to na jedno chyba wyszło. Tak, tak. Tak. On powinien oczywiście wrócić. Ja bym od razu wrócił, bo skoczek w centrum stoi tutaj dobrze. No ale dobra, wybił i dał szansę. Nadal białe są spoko. No mają wygraną pozycję, ale już się robi. No tutaj, jak pamiętacie, babolca bym popełnił strasznego, bo wieża B8. Chciałem sobie zagrać, a byłby skoczek C5. F4, no grał bardzo szybko. Skoczek C6, C3. Tutaj. A, jeszcze wieża E7 jest ciekawe, bo skoczek broni tu wieży. Tu bym się zakotwiczył. No tak, jeszcze walka jest. A5, wieża D5. A4. Skoczek E7 każe grać. Nie, no ale to komp. Skoczek A4, no tak. Troszkę właśnie dynamika tutaj była dosyć istotna. E5 jakiś pokazuje. No B4. Skoczek beznadziejnie. Skoczek wszedł. No jak można przegrać to białymi, ja się pytam. Znaczy można wszystko w szachach, ale... O, niesamowite. Bicie, bicie. Powrót. Ojej, wieża C1, mówiłem o tym ruchu. Mówiłem o tym ruchu wieża C1, żeby tutaj. Ojojojojoj, byłoby źle. Ale zwykle jest ciężko taki ruch zagrać w momencie, gdy mamy zdwojone wieże i naciskamy na ten punkt. No to tak działa psychologicznie pewnie ciężej, że no po prostu trudniej znaleźć taki ruch wieża C1, ale on byłby dobry. Jest E5, on tu w ogóle za szybko upraszczał pozycję kompletnie. Dał mi szansę, jeszcze tu wybił. Szach. Wieża C1. Skoczek wleciał. No i bicie jest jak najbardziej okej, okay, remisowe. Zobaczcie, to jest remis, tylko umiejętność obrony. Wieża tutaj, jeszcze źle zagrałem, co? On wleciał tu, tu. No i zbiłem, cały czas remis pokazuje. I zbicie, no i świetnie. Ojej, słuchajcie, w tej pozycji, co on ma? Wieża D4. No tak, tutaj musiałbym, ale ja cię kręcę. Uważam, że ciężej to się chyba gra białymi niż czarnymi teraz. No, poszło H. Ojejku! Dlaczego to jest błąd? Bo B7? No ale szacha przecież miałem. Aha! A to bardzo ciężko policzyć, bo grozi taki ruch, co musiałbym wybić. Tak. I co, i tak, i to jest przegrana? No tak, ale to bardzo ciężko. Ja bym się tu prawie podjarał, że te pionki i tak idą. Masakra. Faktycznie wyjście z wora, ale to ciężko człowiekowi coś takiego dograć, bo to taki jest odruch. Jejku, ale to jest pouczająca końcówka. Wieżówki są bardzo trudne. Pouczająca końcówka, czyli najpierw tutaj szachować, i niestety pionki nie mają kariery, ale to był blef, który się udał, jak widać. Znaczy, ja nie wiedziałem, że to był blef. On zagrał źle, szach nastąpił. Wieża B4. Ciekawe, bo po tym ruchu ja nie mogę zbić, jak się okazuje. Myślałem, że mógłbym, bo tak i on tutaj jest szybki. Po prostu pionek jest szybki i przegrywam. Ale bardzo źle grał gościu. Za szybko. Na moje szczęście. No i to już jest stopa. To już widziałem, że wygrywam. I H3. No właśnie, on zaczął myśleć w momencie, gdy ma przegraną. Skąd my to znamy? Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Dzisiaj jedna partyjka. Nie będę Was zamęczał. Dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.